Cześć kochani, tu ja wasz Wojtałkę, Fistałkę, Rock Day. Witam serdecznie. No dzisiejszy temat zajęć, dzisiejszy wykład. No, jak radzić sobie ze stresem? No to można powiedzieć, że no, łatwo opowiadać o takich rzeczach, jeśli się nie ma bezpośredniego kontaktu właśnie, czy takiego nie ma się bezpośrednio do czynienia właśnie z tym stresem podczas występowania. Jak sobie radzić właśnie ze stresem podczas grania przed audytorium różnego rodzaju, czy jedną osobą, dwoma osobami, trzema, dziesięcioma, stoma i tak dalej, prawda? No to tu jest taki, myślę, że pierwsza rzecz, od której wypadałoby w ogóle zacząć takie zastanawianie się, jak sobie radzić z tym stresem różnego rodzaju, właśnie związanym z występem, to jest to, że jeśli gramy nawet w domciu, nawet dla rybek albo nawet dla robaczków, które są w dywanie, czyli po prostu jeśli nikogo nie ma w domu, to czy w pokoju, to starajmy się podczas grania myśleć, że gramy dla kogoś, że ktoś na nas patrzy. To jest taki podstawowy warunek. Czyli na przykład jak gramy, to nie robić ciągle jakichś byków, starać się, żeby nie grać, na przykład jak bierzemy gitarę, to żeby nie było... Nikt nie słyszy, to sobie mogę robić B. To sobie mogę głupio grać, prawda? Nie, to trzeba było myśleć w pierwszej kolejności w ten sposób, że cały czas ktoś nas ogląda. Tak jakbyśmy właśnie występowali przed publicznością jednoosobową, czy tam tysiącosobową. I to mi się wydaje, że to jest taki podstawowy warunek właśnie wpływający na psychikę, że jednak, że gram i cały czas myślę, że jestem na widoku, prawda? Cały czas być na widoku. Tam ten film w ogóle jest zasugerowany przez takich właśnie dwóch fajnych ziomeczków z YouTube'a, którzy tam się dogadali odnośnie tego stresu. Zaczęli coś rozmawiać. No i właśnie tam jeden z nich napisał, że nie wiem, otwiera okno, że wtedy tam już ludzie zaczynają coś słyszeć. No owszem, to też jest pewnego rodzaju wyjście do audytorium, bo oczywiście ja tak samo, jakbym sobie otworzył okno i tutaj głośno grał, to by już zaczęło słuchać parę osób, które przechodzą. To jest też pewnego rodzaju jakby takim wystawieniem się na stres, no bo to wiadomo wtedy, o kurczę, to już ktoś już mnie może usłyszeć, prawda? Nawet no, mając zamknięte okna, też ktoś mnie może usłyszeć. Tylko że z drugiej strony ten stres związany właśnie z takim graniem, to właściwie trzeba było się zastanowić, o co w tym chodzi, że stres to znaczy, że jeśli ktoś usłyszy, jak gram, to co? To przyjdzie i powie, zamknij się, przestań grać? Bo też w ten sposób można podchodzić, że o kurczę, no, ktoś to usłyszy, no i powie, żeby się uciszył, ucisz to wyjdzie, prawda? Jeśli z drugiej strony gramy coś konkretnego i nam wychodzi, no to z drugiej strony dlaczego ktoś miałby mówić, żeby przestać grać, prawda? To już jest jakby ten czynnik zewnętrzny, czyli to jakby ta reakcja ludzi słuchających nas, prawda, no, reakcja tych ludzi, którzy nas słuchają i reagują na to, co gramy. Ważniejsza rzecz jest właściwie to, co jest u nas w środku, prawda, tutaj bardziej, w środku czy tutaj generalnie. Jeszcze raz, ważniejsza rzecz to jest to, co się dzieje tutaj w naszej głowie, czyli po prostu jeśli gramy przed ludźmi, tak jak pisaliście właśnie w tych komentarzach, bo tam pisaliście, prawda, że nawet jeśli tam ktoś przychodzi do domu, no i mówi, no zagra coś, pokaż. A ty sobie myślisz, what the fuck I am doing? Kurna, ciśnij się, prawda, palce w ogóle. Uwaga, zagra mastera. No i to jest, w ten sposób to mniej więcej można powiedzieć wygląda, prawda, że tutaj już ktoś patrzy, o kurde, no już ten koleś słucha i to tak jest, o kurcze, no pomylę się. I tu też jest z kolei taki drugi czynnik, czyli jeśli generalnie faktycznie, bo jeśli sobie myślimy, no nikogo nie ma w pokoju, a ja sobie gram i myślę, że, czy sobie wyobrażam, że cały czas ktoś jakby jest moim widzem. To wiadomo, wiemy, że fizycznie nie ma nikogo, więc to jest tylko takie nastawienie psychiczne. Co innego, jeśli przychodzi już ktoś, kto siedzi i patrzy. No to kuźma, o cholera, jeszcze jak jest ładna dziewczyna jakaś, no to tym bardziej człowiek od razu, wiecie, no sru, burak, prawda, czerwony jak ten sweter, nie może być ten, czerwony po prostu. Jeszcze jak laska się patrzy, to po prostu, o matko, no nie wiem co się dzieje, no po prostu, o nie, niech ona się odwróci, bo nie wytrzymie zaraz, prawda. To jest takie uczucie i to każdy tak ma. No ja też tak miałem, prawda, że jak przychodzili uczniowie, no i zupełnie z ulicy przyszli mi jakieś goście, to już pewnie mówiłem w jednym z filmów, i po prostu powiedzieli, żebym zagrał, pokazał jak zarąbiście gra.
No i co? No i mam tutaj, prawda, trzy osoby czy cztery, które przyszły po prostu, stoją w mieszkaniu i chcą, żebym im zagrał. Wiadomo, to już taki, można powiedzieć, takie wyzwania, które z tymi trzeba sobie poradzić. No bo co powiem, a nie umiem grać, nie umiem grać, nie umiem. Najłatwiej powiedzieć, nie umiem grać, no sorry, nie nastroiłem gitary. To jest, takimi wymówkami błagam, nie wykręcajcie się, bo nastrojenie gitary albo mówienie, że nie umiem grać, to jest takie... No chyba, że faktycznie się nie umie, bo się dopiero co kupiło gitarę, się dopiero już wyjmowało z pudełka, zagrać coś. No kurde, przecież dopiero gitarę kupiłem, nie? No to faktycznie to można tak się wykręcić, że się kupiło, ale jeśli już gramy, kombinujemy coś, to z drugiej strony, no tak to trudno powiedzieć, no kurczę, no nie umiem grać. Więc myślę, że jak już powiedzmy stoi jakaś dziewczyna, czy jakiś gościu, czy mama, czy tam ktokolwiek, to starajmy się najlepiej na spokojnie. Wyobraźmy sobie, że nas nie widzą. Czyli tutaj troszeczkę już teraz jest ta interakcja z tym. Przedtem nie było nikogo, ale myśleć, że gramy przed ludźmi, prawda? A tutaj z kolei są ludzie i sobie wyobrazić, że oni są, ale po prostu jakby no, nas nie widzą, prawda? Czyli generalnie może to jest zły sposób, może, no nie wiem, tu jest każdy może indywidualnie do tego podchodzić, prawda? Bo ja na przykład, no, jak gram, to sobie no, myślę, są ci ludzie, patrzą na mnie, jak ja gram, prawda? No i teraz to, no przecież nie mogę, najgorzej, jeśli przestanę grać, prawda? Gram coś... Sorry, pomyliłem się. No to takie coś to jest faktycznie, no to wyobraźcie sobie, że jesteście na koncercie, gracie koncert, nagle cały zespół przestaje grać i mówią: przepraszamy, pomyliliśmy się, jeszcze raz, no uwaga, 3, 4, no to jest w ogóle taki wypadek na koncercie, czy takie zachowanie na koncercie. No kiedyś zauważyłem w Krakowie, jak graliśmy przed jednym z zespołów, no to po prostu to jest żenada, wiadomo, no, zespół może się nie przejmować, to oglądający może mogą się nie przejmować tym, że oni coś takiego zrobili, ale generalnie w oczach odbiorcy to wygląda, no kurczę, a tacy dokładni są, że się, prawda, grają jeszcze raz. Nie, to chodzi o to, że nawet jeśli się pomylą, to żeby dojść do momentu, w którym, do fragmentu, w którym już jest wszystko ok, prawda, bez zatrzymywania się, bez robienia takiej, można powiedzieć, kompromitacji scenicznej. No tylko teraz z drugiej strony można powiedzieć, kurczę, no ten Wojciech mówi, ciśnie tutaj nam takie rzeczy, a z drugiej strony jak mam się, jak się pomylę, to co? No jak się pomylę, ja się pomylę, prawda? Ręce mi się plączą, no to co mam zrobić? No co? I gradzie mi się plączą. No tutaj, tu jedynie kwestia już po prostu doświadczenia i grania z tymi ludźmi, czyli po prostu no mimo wszystko musimy stopniowo wychodzić do ludzi, no bo granie tak w domowym zaciszu to nigdy nie spowoduje, pauza, granie w domowym zaciszu nigdy nie spowoduje tego, że my się otworzymy na ludzi, że przestaniemy się stresować. Najważniejszym czynnikiem to jest właśnie to nastawianie się, znaczy pokonywanie tych stresów empirycznie, czyli doświadczalnie, po prostu są ludzie, no i gramy przy nich, prawda? I wiadomo, za pierwszym razem jest się człowiek czerwony robi, stresuje się, za drugim razem też się stresuje, za trzecim już troszeczkę mniej, za czwartym jeszcze mniej, za piątym już malutko i tak coraz mniej. No ja tak samo mam, powiedzmy, jak przed kimś gram, no i powiedzmy, no patrzy na mnie, no to w tym momencie, jak ja już gram jakieś rzeczy, to ja po prostu zupełnie jakby... Może to byłaby cała esencja tego filmu, tego wywodu mojego, że jak ja gram po prostu już przed kimś, to po prostu jakby go nie widzę. Znaczy nie tyle, że nie widzę, bo wiem, że ta osoba mnie słucha, ale ja po prostu skupiam się na tym, co mam zagrać, prawda? Skupiam się na tym, na wykonaniu danej jakiejś rzeczy, czy wymyśleniu czegoś, prawda? Jeśli coś improwizuję, skupiam się na tym i nie zwracam uwagi, o kurczę, no ona, czy tam ona na mnie patrzy, prawda? Ja tu gram, a ona sobie, cholera, ona na mnie patrzy, o kurczę, patrzy. No śmieje się pewnie, no pewnie się śmieje, no. No się tak śmieje strasznie, no nieprawda, no po prostu o to chodzi, że jak ktoś patrzy, no to chce posłuchać grania, a nie sobie myśli, o kurczę, ale macha tą ręką, a jaki debil, no przecież no nie o to chodzi, prawda? Bo jeśli ktoś się nawet tak zachowa w ten sposób, to znaczy, że jest troszeczkę nie ten teges, albo to jest moczerodzeństwo, które po prostu jest spontaniczne i zawsze prawda, coś dokazuje. Ale generalnie normalny, zdrowy człowiek, jeśli słucha kogoś, kto gra, to się nie zachowuje tak, że o rano, on się pomylił, ale cymbał,
No przecież nie o to chodzi, prawda? Więc tutaj spróbujcie w ten sposób robić, że nawet jeśli ktoś, nawet specjalnie kogoś zaprosić, nie wiem, zaprosić rodziców, posłuchajcie, jak się nauczyłem jakiegoś kawałka, prawda? Wiadomo, że rodzica to może tak, no co będziesz nam grał, no nie, jakieś takie jęki, ale spróbujcie jednak zaprosić kogoś, żeby jednak pokonywać te przeszkody, którymi są właśnie ludzie, którzy was słuchają. Czyli po prostu ich zapraszać, żeby stopniowo się odzwyczajać. No ja tak samo przed pierwszym koncertem, który miałem zagrać, to miałem bardzo wysoką gorączkę, właśnie spowodowaną stresem. No może się nie stresowałem, ale po prostu miałem gorączkę 40 stopni. To było dawno temu i to był ewidentny właśnie wpływ stresu na moje granie. Co prawda podczas grania samego koncertu się już nie stresowałem, tak? Ale jednak stres wpływa. Tutaj mówimy oczywiście o stresie, o takiej sytuacji, gdzie już gramy, prawda? I ktoś jest, no i teraz matko. No co tutaj zrobić? Co tutaj zrobić? Trzęsę się wszystko, ręce mi nie chodzą, prawda? I jest taki problem. Więc myślę, że po prostu musicie spróbować inaczej postrzegać ludzi, którzy właśnie was słuchają. Jakby nie zwracać na nich uwagi. Nie myśleć o tym, że oni się, nie wiem, śmieje z mojej miny na przykład, prawda? Że macham ręką tak, a nie inaczej. Albo że zrobię nawet jakiś błąd, to że on się śmieje i on później wyjdzie i będzie mówić jak się strasznie śmiał, jak grałem, prawda? Nie myśleć właśnie o tych czynnikach, tylko starać się właśnie grać, myśleć o tym, co gramy. To jest bardzo ważna, mi się wydaje, sugestia i pewnie najważniejsza myśl w całym tym długim moim opowiadaniu i wygłupianiu się, że po prostu ludzie zawsze będą nas słuchać, chyba że specjalnie się przed nimi ukrywamy. Ludzie zawsze nas będą słuchać, tylko po prostu musimy sobie poradzić z tym, że nas słuchają. No tak można to powiedzieć. Ludzie zawsze będą nas słuchać, a my musimy sobie poradzić z tym, że nas słyszą i nas widzą, prawda? Bo jeśli ewentualnie nawet jeśli otworzymy okno, schowam się. Ale teraz wyjść na chodnik z gitarą i grać, to już byłaby troszeczkę inna sprawa, prawda? Żeby nas zobaczyli. I to po prostu trzeba byłoby no przejść samemu, no teraz nie będę robił, bo jest zimno. A wymówka! Tak, wymówka. Ale w każdym razie, dobra, spróbujcie w ten sposób zrobić, że myśleć podczas grania non stop. Właśnie tu z drugiej strony, bez tego z drugiej strony, tutaj z kolei jeszcze jedna myśl, o której warto, żebyście cały czas mieli na uwadze, to właśnie to, co mówiłem na początku. Podczas grania myślcie, że ktoś na was patrzy. Czyli sedno sprawy to jest takie, jak powiedziałem na samym początku, że po prostu musimy zawsze, w każdych warunkach, jeśli gramy na gitarze, myśleć, wyobrażać sobie, że ludzie nas oglądają, że właśnie przyszli znajomi, przyszła tam znajoma, koleżanka, dwie koleżanki, trzy koleżanki, ładne trzy koleżanki, to już w ogóle jest po prostu stres na maksa, prawda? Najgorsza rzecz to, jeśli płeć przeciwna ma nas posłuchać i wtedy się człowiek stresuje. W każdym razie wyobrażajcie sobie, że gram przed ludźmi, że gram cały czas przed ludźmi. Tak samo jak ja mówię teraz do kamery, to tak samo wyobrażam sobie, że te osoby, które będą oglądać ten film, są właśnie tym audytorium, są tymi osobami, które cały czas patrzą na mnie. Wiadomo, że tutaj nie stoją tu z tyłu za kamerą, prawda? Ale jakby kamera, obiektyw jest uosobieniem wszystkich tych osób, które mnie oglądają. Więc no widzicie, tu jest teraz podejście to psychologiczne, to jest właśnie ten sposób, że ja sobie cały czas wyobrażam, że ktoś mnie obserwuje, mimo że faktycznie w rzeczywistości was tutaj nie ma, to jednak w przyszłości będziecie to widzieć. Jak obrobię ten film, jak go zamieszczę, będziecie go widzieć, będziecie widzieć moje granie. Więc to jest jakby odebranie, prawda, personalne mojego grania, moich wypocin, mojego mówienia. Także no, myślę, że to w miarę jakoś pomogło. No, jeśli ktoś jeszcze ma jakieś uwagi, to niech pisze w komentarzach, niech daje łapiska w dół albo w górę. No, myślę, że prędzej w górę. W każdym razie piszcie może wtedy ewentualnie wspólnymi siłami jakoś coś do czegoś jeszcze nowego dojdziemy. Wtedy zrobię może jeszcze jakiś nowy filmik mówiący właśnie o tym stresie. W każdym razie zwróćcie uwagę na te parę sugestii, których powiedziałem. Niech wam się paluszki nie plączą.
ćwiczcie piosenki i wyobrażajcie sobie, że ludzie was obserwują. Papatki, mówił dla was Wojtasek Rockday, papa. Hejka, sorry, że przeszkadzam. Jeśli uważasz, że lekcje, które robię na YouTubie są fajne, to może, że zechcesz zapisać się na lekcję gry przez Skype. Jeśli chcesz kupić książkę, którą napisałem o motywacji, gdzie mówię właśnie dużo rzeczy o motywacji, o tym, jak pokonać lenistwo, jak przygotowywać się do ćwiczeń, jaki harmonogram ćwiczeń i tak dalej, to możesz zakupić tą książkę. No i jeszcze oczywiście, jeśli chcesz kupić sprzęt, a nie wiesz też, czego chcesz tak naprawdę, co dokładnie, nie wiesz, co wybrać, to też do mnie napisz. Jako że prowadzę sklep muzyczny, to po prostu chętnie doradzę i sprzedam fajny sprzęt, fajnie brzmiący. Zapraszam i sorry, wracaj z powrotem do oglądania. Papatki!